Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiaj jesteśmy na nagrywaniu filmików. Mamy zimę, ale to już mówiłem na poprzednim vlogu. Znaczy poprzednim filmiku, który był vlogiem. O, w ten sposób, bo ten filmik chyba nie nazwałbym go vlogiem. To będzie raczej już konkretny temat. Będziemy omawiać, tak jak zresztą ostatnio wspominałem. Powiedzmy, zaczynamy Airsoft z danym budżetem. Co w danym budżecie kupić? Temat wydał mi się bardzo ciekawy, został zaproponowany przez Franka G, za co mu bardzo jeszcze raz dziękuję, bo naprawdę chcę, znaczy naprawdę ten pomysł wydał mi się świetny i chcę go zrealizować. Zresztą zauważyłem po reakcji waszej na ankietę na temat poziomów finansowych, w jakich powinienem tutaj zaczynać, ze względu na, powiedzmy, ilość głosów w tej ankiecie, uznałem, że naprawdę was też ten temat interesuje. I fajnie, bo to jest dobry temat moim zdaniem. Bo sporo ludzi zaczyna Airsoft, mam masę wiadomości prywatnych, czy na właśnie w komentarzach, czy na Facebooku, czy gdzieś, którzy mnie pytają, mam taki budżet, chciałbym z czym zaczynać, jak zacząć w ogóle Airsoft, gdzie ten... Więc takie filmiki jak najbardziej nagram i moim zdaniem jak najbardziej sensowne. Tak jak już wspomniałem, była ankieta na mojej społeczności na YouTubie, od jakich poziomów finansowych zaczynamy. Bo chcę, tam wrzuciłem kilka poziomów, od chyba 500 zł do 3000 zł, czy do 2000 zł. I tam chciałem, żebyście się wypowiedzieli, raczej zagłosowali, który poziom was najbardziej interesuje. I wygrał definitywnie 1000 zł i o tym to jest dzisiaj. Dzisiaj nagrywamy o, powiedzmy, budżecie 1000 zł, co w tej kasie ja osobiście bym kupił, a raczej na co bym zwrócił uwagę, bo powiem wam szczerze, na tyle są płynne, powiedzmy, rzeczy, znaczy na tyle ceny są w tej chwili płynne w sklepach airsoftowych, że powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć, czy ten filmik będzie naprawdę aktualny za 2 miesiące. Chyba, że masa promocji co chwila, czy coś, a to Gunfire jakaś promocja, a to Taiwan Gun jakaś promocja, cały czas można coś tam wyrwać w jakichś mniejszych pieniądzach i tutaj ja raczej będę się starał skupić, chyba rzucę kilka propozycji, co konkretnie bym kupił, powiedzmy, w takim budżecie, ale raczej to będą takie sugestie na temat, ile kasy na co bym przeznaczył. Może w ten sposób. Bo tak będzie po prostu moim zdaniem bardziej będzie to płynne w czasie, powiedzmy. Znaczy może płynne to złe słowo. Bardziej będzie się przekładać na przyszłość może w ten sposób. Mając dalej tą samą kwotę. Ja sobie przygotowałem notatki. Siedziałem w pracy. Mieliśmy trochę mniejszy ruch w firmie. Chyba teraz ruch się zaczął, bo mamy zimę. Zaraz mamy, chyba już nawet już jest lód na jeziorach i ludzie już wędkują, a przynajmniej będą próbować. Mam nadzieję, że się nie potopią. Więc u mnie się w sklepie zaczyna ruch, więc nie wiem jak będzie z czasem, ale 1000 zł sobie przygotowałem. I przygotowałem sobie też drugą propozycję, czyli 2000, bo to było u was jako drugie w ankiecie wyszło. Więc to też już mam gotowe i to też dzisiaj nagram. Co prawda, od razu mówię, nagram też wszystkie pozostałe opcje z tej ankiety. Tylko że później muszę nad tym naprawdę przysiąść, bo okazało się, że jest to trudniejsze niż myślałem. A do tego wiem, że jeszcze pojawi się jeden poziom, bo jeszcze na pewno... O, jak ładnie zaczyna wiać i śnieżek się osypuje. Mam nadzieję, że nie będzie mi padał na plecy. Wiem, że dodam jeszcze 3000 zł. Bo jak przysiadłem do tego, to się okazało, że... Powiem, 2000 zł to wcale nie jest tak dużo. Ja zakładałem, że za 1000 zł to idzie się wyposażyć, tak? Ale jak usiadłem do, powiedzmy, składania tego zestawu, to okazało się, że tak niekoniecznie. Że naprawdę robi się ciasno i trzeba z wielu rzeczy zrezygnować, pójść na wiele kompromisów. Dobra. Na razie wygląda to tak. To jest 1000 zł, znaczy plus minus 1000 zł, tak jak mówiłem, bo ceny są płynne. Dużo tutaj może się zmienić i powiem szczerze, warto, powiedzmy, wziąć to, można, powiedzmy, kierować się tym, ale nie tak w 100%, nie tak 1 do 1. Weźcie to pod uwagę, to co teraz powiem, te propozycje. Ja postaram się jakoś wrzucać w filmiku czy w opisie, żebyście mieli na bieżąco mniej więcej, o czym teraz mówię. I teraz tak, podstawowa rzecz tak naprawdę w tym 1000 zł, to są kurde okularki. Zaczynasz Airsoft, to przede wszystkim kup sobie okularki. 1000 zł to już nie jest kwota, że musimy się zastanawiać, czy stać nas na okularki za 20 zł, czy za 30 zł. 1000 zł już pozwala nam kupić coś przyzwoitego, moim zdaniem. I te okularki, które ja osobiście bym wybrał, i to osobiście polecam w ten sposób ten model okularków, bo bardzo długo ich używałem sam i były naprawdę, moim zdaniem, świetną propozycją. Są to okularki Uvexa Evo I-VO. Tu w opisie będzie. One kosztują około 5 dych.
to nie są jakieś bardzo drogie okulary, ale mają bardzo solidną szybę, dobrze leżą, nie parują zbytnio, naprawdę świetne okularki w mojej opinii. A co więcej, za 2-3 dychy można dokupić w razie czego później do nich wizjer. Czyli jeżeli nie połamiemy oprawki, a porysujemy wizjer, to idzie go dokupić za nieduże pieniądze. I są to okularki, które spełniają wszystkie wymogi, powiedzmy te takie techniczne, wymogi te klas bezpieczeństwa czy atestów, do tego, żeby były używane w airsoftie. I naprawdę te okularki z czystym sumieniem mogę polecać. Używałem je chyba przez 4 lata tego modelu i nigdy nie miałem z nim problemów. Dokupywałem sobie tylko właśnie same panele przednie, szyby i po prostu sobie wymieniłem, jeżeli je powiedzmy zciachałem, porysowałem czy coś. Więc to są okularki, które polecam. I od tego trzeba zacząć. Od okularków. To jest podstawowa rzecz. Czyli 5 dych na okularki naprawdę warto wydać. To jest rzecz, od której bym naprawdę zaczął, jeżeli zaczynam airsoft. Kolejna rzecz. To jest rzecz, powiedzmy, opcjonalna. Jak ktoś zaczyna airsoft, to może niech kupi Stalkera na pierwsze kilka gier chociaż. Niech zobaczy, czy mu się z nim dobrze strzela. Stalker to jest oczywiście, dla tych, co nie wiedzą, to jest maska, która chroni nam twarz, nos, zęby, tak? I na pierwsze kilka strzelań warto naprawdę się pochylić i może kupić takiego stalkera, żeby po prostu chronić własny pysk, żeby się nie zrazić do airsoftu i tak dalej, jak cię ktoś pociągnie serią po twarzy, bo bywa, niestety zdarza się. Słuchaj, ja od razu mówię, ja osobiście stalkera nie używam i pewnie nie wydałbym na to pieniędzy, bo po prostu próbowałem biegać w stalkerze, było to dla mnie bardzo niewygodne i bardzo szybko z tego wszystkiego zrezygnowałem. Więc stalker, co prawda jeszcze tak zwrócę, mamy zimę, więc taka moja osobista uwaga. Jeżeli kupujecie stalkery teraz zimą, to weźcie stalkery, które z boku mają tutaj materiał. Nie te, które są tylko z siatki metalowej, bo siatka na tym mrozie, jak będzie wam dotykać do twarzy, to potrafi zrobić wam kuku. I mieliśmy kiedyś taką sytuację, że ktoś sobie odmroził pysk i miał potem taką fajną siateczkę, ponieważ miał stalkera, który mu dosłownie prawie że przymarzł do twarzy. Więc weźcie to pod uwagę i tak, a przynajmniej pod stalkera załóżcie cokolwiek, choćby jakąś, powiedzmy, komin, tak, pod stalkera, żeby odciąć go bezpośrednio od skóry, bo on jest jednak zimny i metalowy. Kolejna rzecz. I teraz to już się zaczynają te, powiedzmy, rzeczy ciekawsze, bo na razie zrobiliśmy to, co powinniśmy, zanim zaczniemy w ogóle airsoft, tak? Czyli te podstawowe rzeczy, czyli okularki, moim zdaniem przede wszystkim, tak? Stalker jako też dobry pomysł, aczkolwiek no, to nie jest konieczność. Teraz tak naprawdę najważniejszy, najwięcej kasy na to pójdzie, tak? To jest replika. I powiem szczerze, tutaj naprawdę miałem poważny problem. Ile powiedzieć, żebym wydał na replikę mając 1000 zł? Ja na początku, jak planowałem nagrywanie tego filmu, to zakładałem, że za 1000 zł to bez problemu. Przecież to tyle kasy, to się na pewno coś kupi, się wybierze. I przyszło co do czego i okazało się, że tak, kurde, powiem szczerze, że odzwyczaiłem się od takich poziomów finansowych, bo kiedyś też musiałem się mieścić nawet w niższych budżetach, bo zaczynałem airsoft, kurczę, z 200 zł tak naprawdę. I okazało się, że no ciężko mi jest wymyślić, jak się w tym tysiaku zmieścić. I powiem szczerze, na replikę uznałem, że wydam troszkę więcej. Na początku myślałem, żeby wydać koło 500 zł i na przykład 100 wydać na kolimator. Ale po przemyśleniu tematu uznałem, że chyba wolałbym kupić troszkę droższą replikę, ale bez dodatkowej optyki. Nawet z przyrządami mechanicznymi da się grać, chyba że wielu, powiedzmy, początkujących graczy nie celuje, powiedzmy, z przyrządów, tylko raczej strzela po kulkach. Więc powiedzmy, że ten kolimator czy coś nie będzie nam niezbędnie potrzebny, a może lepiej w tym momencie przeznaczyć te pieniądze na po prostu lepszą replikę. Więc tutaj jest już pierwsza opcja dla was do wyboru, bo można kupić tańszą replikę za około, powiedzmy, 500 zł i dokupić sobie jakąś do tego kolimatorek czy coś za jakąś 100 czy 120. A można wybrać tak, jak ja bym osobiście wybrał, czyli wydać na replikę około 650-700 zł na coś, powiedzmy, lepszego, z lepszej półki. I powiem tak, ja wybrałem 3 repliki, na które bym wybrał. Są to 2 repliki, powiedzmy, z rodziny AR-15 i jedna replika z rodziny AK. Uznałem, że muszą być chociaż 2 wybory. Ja osobiście i tak bym pewnie wybierał MK jakąś, ale wiem, że sporo ludzi chce AK, więc też jedno AK tutaj umieściłem. Mamy 3 repliki i to jest, zaczniemy od tego AK. Ja bym pewnie wybrał Cymę CM40C.
osobiście, jeżeli miałbym wybierać AK w tym budżecie, jest to koszt niecałe 4,5 stówy, jak widziałem. Czyli jest to replika, która pozwala, zostawia nam jeszcze sporo pieniędzy na inne rzeczy, tak jak okularki, o których już mówiłem i tak dalej. I jest to dość solidna replika już. Cymy z serii 40 to już są naprawdę przyzwoite repliki. To naprawdę działa. Mamy kilka w ekipie, sporo ludzi z tym biega, to są naprawdę dobre kałaszki za jeszcze niewygórowane pieniądze. I naprawdę to, w tej kasie to może być jedno z najlepszych AK. Może niekoniecznie ten wariant, nie 40C, może jakiś inny, ale ogólnie cymy z serii 40, 41, czy tam, nie pamiętam jak one, bo nie za bardzo siedzę w temacie, jak one tam są nazewnicze, ale z serii M40 to już są naprawdę przyzwoite repliki i z tym już naprawdę można spokojnie grać, nawet nie inwestując w tą replikę. Od razu mówię, ja raczej założyłem, że powiedzmy nie będziemy za bardzo tuningować tych replik w tym budżecie, no bo to po prostu za bardzo nam na to nie starczy. Wolałbym, znaczy radzę osobiście w tej kasie kupić troszkę lepszą replikę, która nie będzie wymagała od razu tuningu, po to, żeby sobie oszczędzić powiedzmy tych dodatkowych wydatków i problemów, które się jednak z tuningiem wiążą, bo to nie jest tak, że kupujesz i wszystko pasuje. Nie, to zazwyczaj to bywa różnie, więc na to zwracam uwagę. Kolejna replika, na którą powiedzmy ja bym osobiście się zdecydował, to już jest M-ka, tak? I powiem szczerze, w tej kasie ja pewnie bym kupił jakąś może specnę, tylko z tej serii One. Nie Edge'a, nie Cora, tylko kupiłbym z tej serii One. Co prawda one też mają trochę problemów powiedzmy technicznych. To nie są idealne repliki, tak? Ale znalazłem taką podstawową, czyli SAB01 repliczkę, która kosztuje 6,5 stówy. I powiem szczerze, z własnego doświadczenia, z tego ile tych replik się u nas przewinęło przez strzelania, to są naprawdę przyzwoite repliki na początek. 6,5 stówy. I naprawdę ta replika strzela przyzwoicie. Może nie jest rewelacja, bo i lufa nie jest jakaś rewelacyjna, i gumka nie jest rewelacyjna, ale spokojnie na te pierwsze strzelania, na te pierwsze wyjazdy, gdzieś tam, żeby postrzelać gdzieś tam z chłopakami po kątach, jak najbardziej wystarczy i naprawdę spełni swoje zadanie. I to jest ta replika, na którą zwracam uwagę. Ogólnie te specne tylko z serii One, może nie Cora. Przy tym budżecie to już raczej w Cora bym się nie pakował, wolałbym replikę w metalowym body. Tak? I naprawdę ta seria One, naprawdę przyzwoite repliki i warto nad nimi się pochylić, bo to może być naprawdę dobra propozycja w tej kasie. Wiem, że to nie są repliki idealne, bo zaraz będzie, specna to gówno. Specna nie jest rewelacyjna, ale powiedzmy w tych pieniądzach trudno dla niej o konkurencję aktualnie. Powiem szczerze, bo przejrzałem trochę internet i miałem autentycznie problem, żeby znaleźć coś konkurencyjnego w takich pieniądzach, co bym mógł z czystym sumieniem polecić, tak? I powiem szczerze, przy tym ile spec faktycznie mieliśmy w ekipie i że faktycznie było z nimi mało problemów takich, że mało się psuły po prostu, to naprawdę było spoko. Tak? Kolejna replika, i tutaj będzie najdroższa, bo ona kosztuje już niecałe 690 zł. To jest coś nowego i powiem szczerze, nie zapisałem sobie marki w sumie, widzę. To jest, o ile pamiętam, albo Golden Eagle, albo Double Eagle, czyli coś takiego. I powiem szczerze, na Taiwanganie znalazłem trochę tych replik i one są w niewygórowanych pieniądzach, a mają już dość fajne wyposażenie, przynajmniej z opisu. Co prawda tutaj zostawiam takie znak zapytania, bo osobiście tej repliki nie miałem. Wnioskuję, powiedzmy, jej wykonanie z tego, jak był wykonany ten KM-ik. I sądzę, że za 6,5 stówy ta replika może naprawdę spełnić swoje zadanie. Tym bardziej, że powiedzmy nie 6,5, 690 zł, tak? Tym bardziej, że w tej kasie ta replika dostaje już jakiś tam układ, powiedzmy, kontroli ognia, tak? Czyli jakiś MOSFET czy coś. I to już jest naprawdę dobra propozycja w tej kasie, moim zdaniem. Co prawda, tak jak mówię, nie jestem 100% pewny, czy to jest na pewno super replika. Wnioskuję to po tym KM-ie, który miałem okazję rozebrać, który jest teoretycznie z tej samej rodziny i obstawiam, że bebechy będą te same. Więc nad tym bym się, powiedzmy, pochylił. To są te trzy repliki, które mógłbym zaproponować. Postaram się wrzucić nazwy w opisie, czy może linki, czy coś, żebyście mogli sobie na to zwrócić uwagę. No i na pewno opisy były gdzieś tutaj. No ale powiedzmy, replikę mamy i lecimy dalej, bo powiem szczerze, robi mi się zimno, a mamusia zaczęła odśnieżać i powinienem jej zaraz pomóc, więc bierzemy się dalej, ja zaraz skończę i zanim będę nagrywał kolejny filmik, to polecę tam pomagać.
I teraz tak, kolejna rzecz, na którą na pewno zwracam uwagę. Bo co prawda niektóre repliki dają ci, do repliki dostaniesz baterię, ale zazwyczaj te baterie to dno. I to, nad czym bym się naprawdę pochylił, to kupić baterię lipo. Pewnie bym się skusił na baterię 7.4 przy tak niskim budżecie i powiedzmy przy tańszych replikach, bo powinna sobie ta bateria spokojnie z tymi replikami radzić. I pewnie kupiłbym coś, powiedzmy, w przynajmniej 1500 mAh. Przynajmniej 1500, bo zakładam, że w tej kasie kupimy jedną baterię, więc nie będziemy mieli zapasowej, więc żeby ona nam się za szybko nie rozładowała, więc przynajmniej te 1500 mAh tak naprawdę powinniśmy mieć. Co prawda nie podaję tutaj żadnej marki, żadnego kształtu, żadnego konkretnego modelu, bo tutaj jest bardzo dużo zmiennych, tak? W zależności jaką replikę wybierzemy, od tego będzie zależało, jaki kształt baterii potrzebujemy. Marka moim zdaniem jest drugorzędna, bo bardzo często mam wrażenie, że te baterie wszystkie wyjeżdżają z jednej fabryki. I to nie ma większej znaczenia, czy weźmiemy Electro Rivera, czy powiedzmy 8Fieldsa. Są praktycznie baterie te wszystkie mają bardzo podobnej klasy, tak? I niewiele się tutaj zmienia. Więc na to zwracam uwagę. Taka bateria powinna kosztować około 6 dych. Jeżeli byśmy chcieli kupić jakąś jedenastkę, no to tu już wtedy będziemy musieli się pokusić na wydatek około 85 zł, a to już dość mocno nadszarpnie nasz budżet na ogólnie cały zestaw. Dobra, jak już mamy baterię, to potrzebujemy do niej ładowarkę. W tej kasie niestety nie kupimy żadnej porządnej ładowarki, a kupimy raczej tanią ładowarkę, dość prostą, która kosztuje około 50 zł. I powiem szczerze, że tutaj tak samo jak przy baterii, nie mówię o żadnej marce, nie mówię o żadnym modelu, bo te ładowarki to praktycznie wszystko jedno i to samo. Ale jak kupujemy baterię lipo, to pamiętajcie, że trzeba kupić ładowarkę do lipo, żeby móc ją po prostu porządnie naładować i nie zepsuć. Bo jak podłączymy powiedzmy do tej ładowarki, którą dostajemy do repliki, no to może być problem. Więc to jest ta kolejna rzecz. I powiedzmy te 5 dych na ładowarkę trzeba wydać. Kurde, zimno mi w paluchy. Kolejna rzecz. To kulki. No, skoro już mam prąd w replice, replikę, to może i kulki wypadałoby kupić. Powiem tak, nie kupujcie najtańszych kulek, błagam was. Powiedzmy w tych replikach, które ja zaproponowałem, zacznijcie od kulek 0,25, bo są stosunkowo niedrogie. Dość łatwo dostępne, w dużych ilościach i można za powiedzmy 3 dychy kupić przyzwoite kulki. Tak? Nie oszczędzajcie naprawdę na kulkach. Ja nie rozumiem. Ja nie wiem, ile trzeba by strzelać, żeby różnica powiedzmy 5 zł na kilogramie kulek nam robiła różnicę. A tak to mniej więcej wygląda, bo powiedzmy paczka kulek powiedzmy lepszej klasy kosztuje, tak jak patrzyłem, nie wiem, jakieś tam Guardery czy coś, to jest 30-35 zł, tak? A te tańsze kulki kosztują 25-28. No to ta różnica ceny jest naprawdę niewielka. Więc kupmy kulki przyzwoite. Zacząłbym przy tych replikach, które zaproponowałem, od kulek 0,25. Nie pakowałbym się w cięższe, bo nie wiem, czy stokowy chopek sobie po prostu z nimi poradzi. Więc nie ma co pakować się w za ciężkie kulki od razu na testy. Ewentualnie jak pojedziesz na pierwsze strzelanie, weź od kogoś trochę kulek cięższych, 28 czy coś, i sprawdź, jak one będą działać na twojej replice, jak ona sobie będzie z nimi radzić. I tyle, tak naprawdę. Ale nie oszczędzajcie na kulkach, naprawdę. Powiedzmy w tym secie 1000 paczka kulek kilogram, czyli około 4000, spokojnie wystarczy na strzelanie, tak? Przynajmniej jedno czy dwa wyjazdy, chyba że nie wiem, ile będziemy strzelać, ale powiedzmy, że naprawdę nie warto oszczędzać na te kulki, tak? Bo to potem się źle kończy i te repliki się psują, bo to często tak jest, jak już wspominałem na vlogu ostatnim, że czasami ta tania kulka potrafi zepsuć całą replikę. Dobra, dalej. Jak już mamy kulki, to trzeba je nabić do magazynka. Co prawda zazwyczaj do tych replik, które podałem, dostajemy high capa, czyli powiedzmy nie potrzebujemy nabijaczki do kulek, ale ja tutaj umieściłem też magazynki mid capy, niedrogie, więc ja mówię, znaczy w mojej opinii, jak ja bym składał taki zestaw, to kupiłbym szybką ładowarkę, taką jakąś niedrogą, zwykłą za 10 czy 13 zł. Taką zwykłą nabijaczkę na 100 kulek. Powiedzmy, no nabija się nią, powiedzmy nie bardzo szybko, ale nabija się. Trochę cierpliwości i tyle. Chyba, że no, powiedzmy szczerze, w tym budżecie nie kupimy 1000 magazynków, bo po prostu nam nie starczy. Dalej, no to właśnie magazynki. Przechodzimy do magazynków, tak? No magazynki, no powiem tak, dostajemy high capa. I tutaj się pojawia pytanie, bo zależy jak kto chce grać. Ja osobiście za high capem nie przepadam, więc ja osobiście kupiłbym sobie ze 3 mid capy. Takie jakieś tam za 25-30 zł. Czy Battle Axa, czy jakąś specny magazynki. Te magazynki są naprawdę niedrogie,
zazwyczaj mieszczą się spokojnie w trzech dychach. I tak jak sobie policzyłem tutaj na kalkulatorku, jak szykowałem tą propozycję, to wyszło mi, że za 9 dych spokojnie kupię 3 magazynki, a nawet zmieściłbym się prawdopodobnie w 7-8 dychach z 3 magazynkami i takie 3 magazynki bym sobie kupił. Bo to po prostu pozwoli mi, powiedzmy, grać inaczej, grać na midcapach, pozmieniać trochę te magazynki. Oczywiście z tego high-capa, który dostaję, bym nie zrezygnował, bo ja bym go pewnie też przy sobie gdzieś tam schowanego w razie awarii, w razie jakiegoś problemu, no bo po prostu czasem tych kulek po prostu zabraknie. Więc warto mieć jakiś zapas. Więc no, tak jak mówię, ja bym wydał te kilka złotych jeszcze na magazynki. I teraz kolejny problem. To skoro już mamy magazynki, to gdzie je chować? Jak już mamy magazynki, kupiliśmy 3 plus mamy jednego high capa, powiedzmy mamy 4 magi, to trzeba je jakoś przenosić. Noszenie w kieszeniach kończy się zazwyczaj tym, że powiedzmy ilość naszych magazynków spada drastycznie i to szybko. Więc ja bym pewnie kupił sobie jakiś powiedzmy chestlik, niedrogi chestlik z kilkoma dosłownie ładownicami, żeby to przenosić. Nie będziemy mieli za dużo akcesoriów, nie mamy za dużo pieniędzy, więc powiedzmy w tym budżecie nie wydamy za dużo na chestliga, bo nie mamy takiej potrzeby. Takie tam chestligi tanie widziałem nawet za 5 dych, za 6 dych z ładownicami powiedzmy na 5-6 magazynków, więc spokojnie dla nas wystarczająco, nawet powiedzmy jakbyśmy kiedyś postanowili dokupić jeszcze kilka magów. Więc na chestliga bym się szarpnął w tym budżecie, powiedzmy. Co prawda byłby to naprawdę tani, no bo budżet nam na za wiele nie pozwala. Ale jak już powiedziałem, noszenie po kieszeniach magazynków po prostu kończy się tym, że je gubimy. A jak gubimy magazynki, to znowu trzeba wydać pieniądze. Więc może lepiej, powiedzmy, przeznaczyć te pieniądze na jakiś tam chestlik. I dojechaliśmy tak naprawdę do ostatniego punktu. Ostatni punkt. Ostatnia rzecz, którą bym kupił, to zawieszenie do broni, do przenoszenia broni. Ja osobiście nie używam takiego zawieszenia, ale przy replice szturmowej pewnie bym się na coś takiego pokusił, bo to ułatwia przenoszenie, daje więcej możliwości przy bieganiu i tak dalej, więc jakieś tam zawieszenie bym kupił. Nie kupiłbym nic drogiego, tylko pewnie wydałbym na to jakieś 30-20 zł, 25, bo za takie pieniądze już idzie kupić jakiś podstawowy pas, jednopunktowy, w zależności co dla nas wygodne i pewnie na to wydałbym powiedzmy resztę pieniędzy. I tak naprawdę to jest wszystko, na co możemy sobie pozwolić przy takim budżecie, w mojej opinii. Siedziałem nad tym pół dnia tak naprawdę w pracy i rozmyślałem, co bym kupił, z czego bym zrezygnował, na jaki kompromis bym poszedł przy takim budżecie, aktualnie przy moim, powiedzmy, zasobie wiedzy i doświadczeniu. I to jest set, który ja bym proponował, czyli okularki przyzwoite, nie jakieś tanie, bo powiedzmy nie ma sensu. Ewentualnie stalker, jak ktoś chce, to już jest kwestia, powiedzmy, osobista. Replika za około... no około 600-650 zł, między 600 a 700 zł, tyle bym wydał na replikę, mając 1000 zł do wydania, tak? Do tego bateria, raczej 7-4, żeby po prostu też i nie zażynać repliki i nie wydawać za dużo pieniędzy, bo to też ma duże znaczenie. Ładowarka do tej baterii, za jakieś tam 4-5 dych. Kuleczki podstawowe, jakieś tam nie najtańsze, jakieś tam przyzwoite. Może BLS-a 25 dałoby się dość tanio kupić, około 30-30 kilku złotych. Bo zazwyczaj tak się daje, no. Czy jakiegoś Guardera. To są przyzwoite kulki, a nie są jeszcze koszmarnie drogie. Magazynki ze 3 sztuki midów, niedrogich, Batylaxa czy coś takiego, za jakieś 3 dychy sztuka, 25 zł sztuka. Do tego jakąś szybką ładowarkę, żeby nabić te magazynki, żeby nie siedzieć i paluszkiem nie wciskać, no bo powiedzmy 100 kulek czy 120 wciskać palcem, to o Jezus Maria, dużo czasu i cierpliwości by trzeba. Do tego jakiś chestlik i zawieszenie taktyczne. Budżetowo. Tutaj naprawdę nie potrzebujemy wydawać na to bardzo dużo pieniędzy, wystarczą jakieś, powiedzmy, średnie wydatki. I tak naprawdę chyba wszystko powiedziałem. Moment, patrzę sobie, zawieszenie, chestlik, tak, to jest wszystko. I to jest moja propozycja, powiedzmy, jakbym ja się kierował, mając 1000 zł. Nie podałem żadnych konkretnych buildów, żadnych konkretnych sklepów, powiedzmy, czy produktów poza replikami. Repliki też oczywiście są dość dowolne, bo powiem szczerze, powiedzmy, ta sama replika w trochę innym wyglądzie bardzo często kosztuje bardzo podobne pieniądze, a w środku jest to samo, więc można wybrać coś troszkę innego, bo nam się bardziej podoba. Czy inna Cyma 40, czy powiedzmy inna Specna z serii One, czy inny ten chyba Double Eagle, czy jak one tam, czy Golden Eagle, chyba Golden Eagle, tak? I one tam kosztują często bardzo, nawet te same pieniądze, tak? A replika wygląda inaczej, bo chcemy krótszą, chcemy dłuższą, to już powiedzmy pozostawiam Wam.
Jakby ktoś miał jakieś pytania, bo tutaj może być sporo pytań, to zapraszam do komentarzy, postaram się odpowiedzieć. Możecie też pytać o jakieś konkretne repliki, co o nich sądzę, tak? Czy w danej kasie i tak dalej. Po prostu, jak sami wiecie, ja raczej staram się na komentarze odpowiadać i udzielać takich, powiedzmy, dzielić się swoją wiedzą, tak? Tą, którą już zdobyłem, którą, i doświadczeniem, które posiadam. No, dobra, ja muszę kończyć, bo jest mi zimno i jeszcze muszę pomóc mojej odśnieżać podwórko, tak? Więc na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, zapraszam do komentarzy i do zobaczenia ponownie.